Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Rozmawiam z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam takie jedno pytanie zasadnicze. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czym jest, jaką ma historię i czy jego obecna działalność różni się od tego, co było kilkadziesiąt lat temu? Nie, nie różni się. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest związkiem zawodowym z rodowodem jeszcze przedwojennym, z tym, że w okresie międzywojennym był stopniowo opanowywany przez komunistów. No i tam między innymi był taki konflikt w sprawie płomyczka, czy płomyka, takiego pisemka dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, takiej młodszej młodzieży, gdzie był tam przedstawiony w niezwykle różowych barwach Związek Radziecki. Akurat wtedy trwały tam masowe morderstwa, ten tak najczarniejszy okres stalinowski, no ale Wanda Wasilewska i chyba pani Broniewska, tam to im wcale nie przeszkadzało. No i to był konflikt taki z władzami państwowymi, bo to władze były dosyć tolerancyjne, ale no tutaj już uznały, że... I wtedy był strajk. Związek Nauczycielstwa Polskiego proklamował strajk w tej sprawie. No i teraz pan Broniarz, który zdaje się tam jest kandydatem, czy zamierza kandydować do Parlamentu Europejskiego, znowu poderwał ten związek do walki pod pretekstem postulatów płacowych, ale tak naprawdę chodzi o dwie rzeczy. O to, żeby się samemu spopularyzować, no i żeby wmontować Związek Nauczycielstwa Polskiego w tę ogólną antypolską kampanię, którą prowadzą Niemcy. Tutaj dążąc do destabilizacji Polski i do doprowadzenia do przesilenia politycznego w Polsce i zmiany rządu. I pan Broniarz, no, zakładam, że nie jest głupi, tylko że jest spostrzegawczy. To on to doskonale wie. No i próbuje to, wie pan, wykorzystać i zasłużyć się niemieckim mocodawcom. A jak pan ocenia te moralne szantaże z dziećmi, które mają być tu wykorzystywane politycznie? Wie pan, ja na miejscu rządu, jakbym był, to bym w pewnym, znaczy teraz już jest to ostatni termin, żebym już nie wdawał się w żadne zrokowania z panem Broniarzem. Bo chcesz strajkować, to strajkuj, cymbale. I proszę, niech dzieci, młodzież szkolna nie zostanie dopuszczona do egzaminu. Zobaczymy, czy cię ktoś po łbie pogłaszcze za to. Czy dostaniesz w łeb, wie pan? Niech robi. No, czasami durniom trzeba pozwolić, żeby, wie pan, to nawet pan Jezus powiedział w tym, w dzienniczku Faustyna Kowalska notuje takie objawienie, jak tam któregoś razu pan Jezus ją informował, jak postępuje z niepoprawnymi grzesznikami. Że tam mówi, upominam ich głosem sumienia, głosem Kościoła, zsyłam na nich takie przygody, które człowieka prowadzą do opamiętania, a jak nic nie pomaga, to spełniam wszystkie ich pragnienia. Otóż myślę, że dobrze by się stało, żeby pragnienie pana Broniarza zostały spełnione i zobaczymy, jak na tym wyjdzie. Czyli musi się przekonać na własnej skórze, do czego te pomysły doprowadzą. Wie pan, no ja myślę, że rodzice uczniów, którzy, wie pan, nie wiem, jakie będą konsekwencje tego strajku, takie, wie pan, administracyjne, rodzice tych uczniów wystawią panu Broniarzowi rachunek. Nie wiem, czy on, wie pan, ten rachunek jest w stanie zapłacić. Dobrze, dziękuję bardzo za ten krótki komentarz, acz treściwy i dosadny odnośnie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Zapraszam również na swój fanpage Młotna Marchis na Facebooku. Dziękuję bardzo.